Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest wiceszef miasta, pan Ryszard Stefaniak. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Odpowiadający za oświatę. Tak należy dodać. Tak. Panie Prezydencie, dzisiaj brakuje jakichś pieniędzy na oświatę? Gdyby dzisiaj tak spojrzeć w kasę. Tak, mamy niedoszacowane wydatki związane z funkcjonowaniem miejskiej oświaty. Tak pan spokojnie mówi, jakby to było już od lat przyzwyczajenie. Od lat mamy niedoszacowane te wydatki, dlatego że wydatki rosną szybciej niż ewentualnie przeznaczane na ten cel dochody, czy też subwencja, która no, nie pokrywa tych wydatków. Natomiast niepokojącym jest to, że od kilku lat procent jak gdyby zaangażowania budżetu miasta w pokrycie wydatków związanych z zadaniami oświatowymi jest procentem no, sięgającym 30%. To już jest bardzo niebezpieczna i bardzo niedobra sytuacja. Zastanawiam się, no bo tak, jeżeli pan ma o 30% mniej tych pieniędzy, no pisze pan, panie premierze, ale pan nie wszystkie pieniądze przesłał, to co oni odpowiadają? Żebyśmy obliczyli i naszym zdaniem starcza, odpowiadają coś, czy w ogóle nie piszecie, bo to nie ma sensu. Myśmy kilkakrotnie występowali do ministerstwa, zwłaszcza wtedy, kiedy była wprowadzana reforma edukacji, o pokrycie kosztów związanych z tą reformą. Z odpowiedzi, które uzyskiwaliśmy, one mniej więcej brzmiały w ten sam sposób, mianowicie, że w subwencji jest wszystko policzone. No nie jest to prawdą, bo subwencje, którą miasto nasze uzyskuje na szkoły subwencjonowane, czy te, które my prowadzimy, ta subwencja nie pokrywa nawet wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Najważniejsza informacja dla oświaty to taka, że najważniejsza od 1 stycznia, w ogóle od 1 stycznia to minimalna płaca administracji w oświacie. Państwo macie na to pieniądze? No bo to już trzeba zacząć płacić. Tak? My mamy obowiązek realizowania obowiązującego prawa i jako miasto obowiązujące w Polsce prawo wykonujemy. Zatem przygotowując projekt budżetu ujęliśmy ten wydatek w postaci zwiększonej płacy minimalnej. Ona jest zaplanowana w budżetach szkół. Czyli już w listopadzie, w październiku wiedzieliście, że będą podwyżki? No wiedzieliśmy, dlatego że w połowie roku władze ogłosiły, że ta płaca minimalna od stycznia 2020 roku będzie wynosić 2600 zł. Zatem przygotowując od połowy roku plany do budżetu na rok 2020, zaplanowaliśmy zwiększenie właśnie tego wydatku. Czyli z tego wielkiego tortu przy budżecie więcej pieniędzy na oświatę poszło, czy jednak pan musiał dociskać pasa, żeby zmieścić się w tych podwyżkach? My budżet konstruujemy w ten sposób, iż zbieramy dane ze szkół, placówek i w oparciu o te dane, po ich weryfikacji, no, planujemy dochody, planujemy wydatki. Wydatki zaplanowane są na ten rok w wysokości 461 milionów złotych. To jest dużo pieniędzy. 461 milionów, złotych. Czy one takie ostatecznie będą, czy te wydatki będą niższe, to się okaże w grudniu 2020 roku. Natomiast na taką kwotę są jak gdyby zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem naszych szkół i naszych placówek. Subwencja państwa, tak jak powiedziałem, będzie wynosiła, tak myślimy, 329 milionów. Ona oczywiście nie pokrywa tych wydatków i nie jest w stanie pokryć, dlatego że z tej subwencji również około 65 milionów wiemy, że przeznaczymy na szkoły dotowane, czyli te wszystkie szkoły i placówki, które nie są szkołami samorządowymi. Czyli z tymi obietnicami rządu na temat podwyżek, że administracja będzie więcej zarabiać, to jest tak jak w filmie Nikodemadyzmy. Ja stawiam, Nikodem płaci? No bo na to wygląda. Rząd ma pomysł, a samorząd płaci? Czy jednak rząd daje te pełne pieniądze? Panie redaktorze, ja się filmoznawstwem nie zajmuję. Nie zajmuję się również jak gdyby polityką, raczej merytorycznymi sprawami. Natomiast, jak pan doskonale wie, rząd podejmuje decyzje, które mają charakter w znacznej mierze decyzji politycznych, nie zastanawiając się czasami, jak mają te decyzje zrealizować ci, którzy są prawnie odpowiedzialni za wcielenie ich w życie. Rząd nie daje środków finansowych na wszystko, bo jak prezydent Matyjaszczyk już wspominał, miasto na zmianach legislacyjnych bardzo dużo traci.
Natomiast my mamy obowiązek wprowadzać w życie te zmiany i przygotowując budżet zaplanowaliśmy również taką pozycję jak zwiększenie tej płacy minimalnej dla pracowników administracji i obsługi i to w budżetach szkół jest i na tym poziomie pracownicy płacę zasadniczą, wynagrodzenie zasadnicze. Czyli rząd w zasadzie mógłby w ogóle nic nie dawać samorządom na oświatę i powiedzieć, że macie Państwo realizować to zadanie. To Wasza sprawa, jak sobie wypracujecie z podatków, z różnych tam jakichś finansowania, różnych rzeczy. Można powiedzieć, że różne były koncepcje, czy są koncepcje finansowania edukacji w Polsce. Tak? One co rusz się pojawiają. Dzisiaj jest ta koncepcja taka, że są zadania, które są zadaniami własnymi, które my finansujemy bezpośrednio z budżetu miasta i są zadania, które finansujemy w oparciu o przekazywane subwencje czy dotacje celowe. I tak jest jak gdyby ten budżet konstruowany. Natomiast zadania oświatowe, które musimy realizować, wydatki z nimi związane niewspółmiernie wzrastają do środków, które na ten cel pozyskujemy, na przykład od rządu. Panie prezydencie, wyjaśnijmy, kto dostanie tą wyższą pensję, jeśli chodzi tutaj o tę administrację oświatową, czy w szkole, jacy pracownicy? Panie redaktorze, na pewno ci pracownicy, którzy nie osiągali płacy minimalnej, to muszą tę płacę osiągnąć. Konserwatorzy, tak? To są osoby zatrudnione na stanowiskach nie administracyjnych, tylko na stanowiskach obsługowych i oni przede wszystkim to wyrównanie będą musieli uzyskać i uzyskać to wynagrodzenie minimalne w tej wysokości, czy też wyższej. Natomiast przyjmujemy taki mechanizm postępowania i prowadzenia polityki kadrowej w szkołach, że dyrektor dysponując budżetem może zastanowić się, komu z pracowników podnieść wynagrodzenie zasadnicze. Wiadomo, że ono skutkuje później wzrostem jak gdyby innych pochodnych do tego, ale to powinien jednostkowo przemyśleć dyrektor. Taką politykę prowadzimy, do tego zachęcamy, bo pamiętajmy, że podwyżka wynagrodzenia też powinna być podwyżką za pracę, za efekty w pracy. To nie jest tak, że wszyscy jednakowo pracują, mają jednakową odpowiedzialność, wykonują jednakowe zadania. I my tworzymy mechanizmy takie, aby dyrektor, mając ten budżet, który ma, mógł również decyzje kadrowe w tym zakresie podejmować. Ale dyrektorzy chyba nie mają pieniędzy, bo z tego co słyszę, w niektórych szkołach jeszcze przed feriami było tak zimno, że dyrektorzy poddawali pieniądze, te, które zaoszczędzili w ciągu roku. Nie wiem, czy to był taki przekaz, no, ale w niektórych szkołach było zimno po prostu. Nie wiem, czy było w niektórych szkołach zimno. Ja takiej wiedzy nie mam. Tę wiedzę zweryfikuję, o której pan tutaj mówi. Nie sądzę, by środki, których dyrektor wiedział, że nie wykorzysta, czy mógłby je wykorzystać niecelowo, które przekazał miastu, by sfinansować zadania. Panie redaktorze, sprawa wygląda w ten sposób, że dyrektor dysponuje budżetem, otrzymuje miesięczne transze, gdyby na realizację swojego budżetu. Jeżeli wiemy, że coś nie wykorzysta, że wydatki są niecelowe, ich po prostu tych pieniędzy nie wydaje, bo pamiętajmy, że to są pieniądze nasze publiczne. Pamiętajmy o tym, że na sfinansowanie wydatków oświatowych w pewnym momencie, kiedy przychodzi końcówka roku, składa się cały urząd, składają się instytucje miejskie i my na tę oświatę musimy określone pieniądze zawsze przeznaczyć. Więc jeżeli jest sytuacja, że gdzieś pieniądze są niedostatecznie wykorzystane, przekazujemy je w te miejsca, do tych szkół, które muszą niezbędne wydatki sfinansować. Dobrze, chciałbym pana zapytać, jak pan patrzy teraz na pensje nauczycieli stażystów, którzy prawdopodobnie po tych zmianach płacowych, tutaj jeśli chodzi o tą obsługę w szkole, czyli pani sprzątaczka, pan konserwator, będą zarabiać albo nieznacznie mniej, albo nieznacznie więcej od tych nauczycieli stażystów. Jak pan patrzy na to? No bo na to wygląda, że i sekretarki, panie, które często są przeszyba albo najczęściej z wyższym wykształceniem i ci nauczyciele będą mniej zarabiać od tych państwa. Tego akurat nie wiem, czy będą mniej zarabiać. Na pewno była sytuacja, że kiedy minister pierwotnie wydał rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń, nie ujął tego zagadnienia, jakim jest płaca minimalna wynosząca 2600 zł, dlatego że to wprowadzono w połowie roku budżetowego. Tak.
W sytuacji, kiedy oznajmiono, że będzie płaca minimalna wynosiła 2600, minister w listopadzie zmienił swoje rozporządzenie i nauczyciele stażyści też będą osiągać to wynagrodzenie na poziomie 2600. Oczywiście pamiętajmy, że wynagrodzenie nauczyciela na każdym stopniu awansu zależy od właśnie jego stopnia awansu i posiadanego wykształcenia. To, o czym Pan mówi, wcześniej tyczyło tak zwanych nauczycieli stażystów, którzy albo nie posiadali przygotowania pedagogicznego, albo byli licencjatami. To zostało naprawione, rozporządzenie stosowne zostało zmienione. Zatem nie ma sytuacji takiej, że nauczyciel zatrudniony w szkole nie osiągnie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Oczywiście pamiętajmy, że płaca nauczyciela w Polsce, mimo tego, co słyszymy, jak jest im dobrze, na pewno jest niedostatecznie finansowana. Nauczyciele, biorąc pod uwagę to, jakie mają zadania, to, jakie mają wykształcenie, oczywiście to, jak się angażują w pracę, powinni znacznie zarabiać więcej niż obecnie zarabiają. Chciałbym Pana zapytać w tym roku, gdzie Pan będzie szukał oszczędności w oświacie, bo na pewno będziecie Państwo dociskać pasa, będziecie szukać każdego grosza po prostu. No, będziemy szukać przede wszystkim w organizacji pracy szkół. Pamiętajmy, że budżet edukacji, który tworzymy i szkoły funkcjonują w oparciu o arkusz organizacji szkoły. Zatem ilość uczniów, ilość oddziałów, stąd potrzeba zatrudnienia odpowiedniej liczby kadry nauczycielskiej. To są jak gdyby czynniki, które wpływają, jak musimy ostatecznie sfinansować funkcjonowanie danej szkoły i danej placówki. Czy to oznacza, że część nauczycieli będzie zwalniana, a niektórzy nauczyciele jak gdyby będą mieć więcej niż jeden etat, załóżmy półtora etatu? To nie oznacza tego, o czym pan redaktor mówi. To oznacza mniej więcej tyle, że będziemy na poziomie tworzenia arkuszy organizacyjnych przyglądać się, jak te szkoły są zorganizowane. Pamiętajmy, że zaplanowanie tych wydatków jest trudnym zagadnieniem, dlatego że poza stałymi jak gdyby wydatkami, które wynikają z organizacji pracy szkoły, czyli tej ilości uczniów w szkole, ilości oddziałów realizowanego szkolnego planu nauczania i tu jak gdyby to się przekłada bezpośrednio na zatrudnienie nauczycieli, mamy wydatki natury takiej nieperiodycznej. To są nauczania indywidualne, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć na etapie planowania, czy ich będzie 100, czy będzie 150, czy będzie ich może jeszcze mniej, czy więcej. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ilu nauczycieli złoży wnioski o urlop dla poratowania zdrowia i taki urlop uzyska. Nie jesteśmy w stanie również przewidzieć tego, ile dzieci okaże się, że mają uprawnienia do kształcenia specjalnego i w związku z tym kształceniem specjalnym będą oczywiście mieli potrzebę zapewnienia ich potrzeb, czyli kwestii, nie wiem, czy dotrudnienia nauczyciela wspierającego, czy innej organizacji nauki. No to są wszystko zagadnienia, które, tak jak powiedziałem, są nieperiodycznymi na poziomie planowania, nie zawsze możliwe do przewidzenia. One wychodzą jak gdyby w życie w trakcie roku szkolnego. Zatem pamiętajmy, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym. Ja myślałem, że miasto planuje sobie, patrzy, jakie dzieci są już w przedszkolach, ile będzie tych dzieci. Tak jak Pan mówi, no pewne dzieci z niepełnosprawnością być może będą w szkołach specjalnych, ale no Państwo na pewno się orientujecie mniej więcej, czy niż demograficzny nadchodzi, czy on trwa, czy będzie, czy jesteśmy w coraz większym jeszcze dołku i będzie jeszcze coraz gorzej? Panie redaktorze, my planujemy, my prowadzimy planowanie takie, które jest planowaniem wyprzedzającym. Wiemy, jak wygląda demografia w szkołach. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to na taki fakt, że wydatki oświatowe są niewspółmierne, wzrastają do środków, jakie na pokrycie zadań oświatowych otrzymujemy. Subwencja po prostu na to nie wystarcza. Natomiast pamiętajmy, że poza płacami nauczycielskimi, które są tutaj jak gdyby najistotniejszym elementem wydatków, no mamy jeszcze te wydatki, które są związane z funkcjonowaniem szkoły. To jest energia elektryczna, to jest woda, to są śmieci i tak dalej. To również wszystko składa się na sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły i to są niezależne od demografii, niezależne od ilości uczniów w szkole. Wydatki, które każda szkoła jak gdyby musi ponosić, one wzrastają dla społeczeństwa, one wzrastają również dla instytucji, a my jako miasto,
które prowadzi swoje szkoły, musi tym instytucjom zapewnić środki materialne do ich właściwego funkcjonowania. To jeszcze na moment wrócę już na zakończenie. Nowe regulacje płacowe. Trzeba będzie zmienić regulamin. Te regulaminy już są pozmieniane. Wiem, że związki zawodowe muszą opiniować chyba tak nowy regulamin w tym momencie. To jest sprawa trochę bardziej złożona, jeśli chodzi o nauczycieli. Tutaj wynagrodzenia reguluje Karta Nauczyciela i rozporządzenia wydawane przez Ministra Edukacji Narodowej. Regulaminy czy uchwały, które w związku z tym podejmują Rady Miast. Natomiast jeśli chodzi o pracowników administracji obsługi, dyrektor uzgadnia regulamin ze związkami zawodowymi. Myśmy przygotowali pewien wzór regulaminu, projekt, który jest korzystny dla pracowników, projekt, który odpowiada również postulatom zgłaszanym przez związki zawodowe. Do 24 stycznia zbieramy jak gdyby opinię do tego projektu i zakładamy, że od 1 kwietnia ten projekt wejdzie w życie i umożliwi jak gdyby również racjonalne finansowanie i funkcjonowanie w zakresie płac pracowników administracji. Jak związki zawodowe nie wyrażą pozytywnej opinii? Nie muszą wyrazić? Mogą tylko być zapoznane i to wszystko? Związki zawodowe mają takie projekty zaopiniować i mam nadzieję, że je zaopiniują. Pamiętajmy, że związki zawodowe działają w otoczeniu określonym, mają pracować na rzecz pracownika, dbać o jego interesy, a zmiany, które planujemy wprowadzić, są zmianami korzystnymi dla pracowników. Bardzo dziękuję, pan Ryszard Stefaniak. Dzisiaj był gościem w sieci, wiceprezydent miasta Częstochowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.